Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Ninjago na 100%. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. No i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozpoczynać Doki Ninjago City na 100%. Więc zobaczymy, czy w dzisiejszym odcinku uda nam się zrobić wszystko. I słuchajcie, bardzo was przepraszam za szumy, które były w poprzednim odcinku. Nie wiem, czym to jest spowodowane, naprawdę nie wiem. Może po prostu mikrofon mi się coś psuje, ale mam nadzieję, że nie, no bo kosztował 600 zł, więc wiecie, jak to jest, nie? No. Więc dobra, okej. Więc skupmy się już tutaj na grze. Więc tak, tutaj u góry mamy złoty klocek, ale tam u góry chyba się nie dostanę na razie, nie? Nie, na razie nie mam nawet jak się dostać. Więc sobie pójdziemy może pod wodę? Mhm. Najpierw sobie pójdziemy pod wodę. A potem sobie pójdziemy po... A potem sobie pójdziemy dalej po prostu. Więc sobie wybieramy kogoś, kto może nurkować. Na przykład generał numer 1. Nurkujemy sobie. I tutaj mamy postać, tak? Z tego co widzę. Tylko trzeba tu rozwalić i wziąć. Dobra, i kogo my tutaj mamy? Na pewno kogoś z rekiniej armii. Wiedziałem, ośmiornica, bo tutaj mamy wodę i jesteśmy na wodzie, więc wiecie. Dobra, zaraz ją sobie wybierzemy. Jeszcze was przepraszam, że tak mało czasami mówię, ale po prostu, no, czasami nie wiem, co mam powiedzieć. Czasami po prostu brakuje mi słów, albo coś w ten deseń. Więc, okej, jak ty wyglądasz? Ale czad, jaka broń epicka. No, ładnie, ładnie. Dobra. Okej. To tak. Tutaj mamy jakiś klocek, tam mamy jakiś klocek. Okej. Dobra. Jeszcze po tamtej stronie mamy jakiś klocek, więc zaraz sobie tam pójdziemy. Ja pamiętam szczerze, że kiedyś nie wiedziałem, jak się dostać. A tutaj wystarczyło sobie obrócić kamerkę. A nie, to jeszcze nie ten moment. A to gdzie to było? Czekajcie. Bo gdzieś tutaj trzeba było sobie obrócić kamerkę, żeby się dostać na drugą stronę. Aha, tutaj, dobra. Okej. Ja, słuchajcie, miałem taki problem kiedyś, żeby się tutaj dostać, na tą stronę. Ale teraz już wiem, jak się dostać, więc jest fajnie. Dobra. Okej, tam mamy jakiś klocek w oddali, więc sobie pójdziemy po niego. I gdzie on jest? On jest pod wodą? Tak, pod wodą. Dobra, okej. No to w takim razie ciachamy te pnącza, czy cokolwiek jest. Dobra. No i słuchajcie, dzisiaj są Mikołajki, nie? To znaczy, jak ja to nagrywam, to jest 6 grudnia, więc napiszcie w sekcji komentarzy, czy może dostaliście coś na Mikołaja. Bo ja tylko przyznam się szczerze, że kupiłem sobie sztoteczkę na Mikołaja. No, taki prezent. Bo na razie, słuchajcie, oczywiście mam kasę, ale na razie jej nie wydaję, bo planuję sobie kupić monitor. Tak jak już wiele razy wspominałem na moich odcinkach, że planuję sobie zakupić monitor i na razie się tego trzymam. Ponieważ, no, będzie mi lepiej, nie? Montować i takie typu rzeczy. I oczy mi się, słuchajcie, nie będą aż tak męczyć, bo na laptopie to oczy mi się tak męczą, że po prostu tragedia. I tutaj na laptopie powinienem mieć okulary. No ale nie mam. Bo jeszcze nie byłem okulisty. Dobra, okej. O, jaki fikołek. Dobra, już się bałem, że to zepsułem. Okej, tutaj mamy jakiś kolejny złoty klocek. Ale tutaj musimy być niewidzialni. Dobra, to weźmy sobie może tego pana. No. Zrób się niewidzialny i okej, dobra. I mamy złoty klocek, więc jest spoko. No i teraz sobie wybieramy dalej tą ośmiornicę. I tak, pytanie, czy tutaj mamy
coś do zrobienia. Tak, u góry coś mamy do zrobienia, więc sobie to oczywiście zrobimy. Jeszcze tutaj mamy jakiś klocek. A wiecie co, póki z nami tutaj jest mistrzu, to sobie zrobimy to zadanko chętnie. Więc ciągniemy. Ośmiornica, ja cię tutaj obserwuję. Dobra. Okej. Aha, Kai by nam się przydał, tak? No dobrze. To się przełączmy na Kaja w takim razie. Dobra. No i mamy złoty klocek. Kolejny. A u góry mamy wyścig i mamy coś do zbudowania. No ale wyścigów na razie nie będziemy robić. A czekajcie, czekajcie. Mistrz sushi i mistrz sushi. A czekajcie, gdzie jest Paleman? Tutaj jesteś. Chodź tutaj. O, zobaczcie. Trzy mistrze sushi, nie? Genialne. Zdobił kiedyś tamtą ścianę, ale strąciły go ataki Garmadona. Może go przywrócisz? Na kreweciku wróciłeś! Czas. Dzięki za pieniądze, ja! Żeby to uczcić. Może krewetki? Może krewetki? A może? Może krewetki? Nie no, nie umiem naśladować jego głosu. A może? A wiecie co? Jeden z moich widzów napisał mi, że mam głos jak król Julian. I to naprawdę, słuchajcie, jest miłe. Bo ja zawsze chciałem mieć głos jak król Julian. Dobra, weźmy sobie Nie. I mamy kolejny złoty klocek, jej. A tam mamy jakiś czerwony klocek, więc fajnie, fajnie. Dobra. Łop. Okej, udało się. Na szczęście. Teraz znowu Kai nam się przyda, okej. Dobra. Otwieramy. I co my tutaj takiego mamy? Aha, po prostu mogłem się przedostać którędy indziej, dobra. Okej. To gdzie by tu najlepiej iść? No chyba tutaj, co? Więc sobie poskaczemy tędy. Nie, nie, nie. Pytanie, czy my idziemy po czerwony klocek? Nie, czerwony klocek jest tam, nie? Aha, po postać idziemy. Okej, kogo my tutaj mamy? Łotr rozdymka. O, ciekawe. Zaraz oczywiście sobie go wybierzemy. Dobra, już jestem. Sorry, że robię tak te cięcia, ale po prostu, no... Nieraz mój pies wali w drzwi, albo coś w tym stylu. Więc wiecie, jak to jest. Dobra. Okej. No i teraz możemy się przedostać dalej. I tak. Tam mamy coś do zrobienia. Aha, ale tam mamy postać. To wiecie co? Wejdźmy sobie jeszcze wyżej. No halo, ja chcę jeszcze wyżej wejść. O, pięknie. Aha. Dobra. Takie coś. No dobra, weźmy sobie Kaja. Znowu Kaja. Dobra, i mamy złoty klocek. Sobie go weźmiemy. I teraz... Co ja zrobiłem? Gdzie to było? Tutaj, nie? Tak. Dobra, skok. I teraz tutaj, chociaż... Nie, czekajcie. Tak, boję się, tam coś jest. Ale tak się zastanawiam, gdzie by tu najpierw iść. A wiecie co? Pójdźmy sobie najpierw tutaj, żeby zrobić coś tutaj Lloydem, a potem sobie pójdziemy gdzieś indziej. Więc dobra, okej. Używamy Spinjitzu. Halo. O, pięknie. I co nam tutaj zbudujesz? Aha, antenę nam zbudujesz, dobra.
A, z telewizora dostaniemy postać i to będzie Lloyd Liceum. Na bank. Wiedziałem, że to będzie Lloyd. A wiecie czemu? Bo w telewizji, zanim on się zepsuł, był Lloyd. Więc... no... troszkę tutaj trzeba myśleć, jaka postać tutaj będzie. Więc oczywiście sobie go wybierzemy, czekajcie. O, czemu by nie? Tak się prezentuje, zobaczcie. Taki zamyślony ninja. Dobra. Okej, no to sobie teraz poskaczmy w tą stronę. Trochę... Nie. Tutaj chcę. O. Dobra. Tylko mi nie spadnij, błagam cię. Oby mi się nie chciało tutaj wchodzić od nowa. Nie. Dobra. Jak nic, zły znak. Ta fabryka robi najlepsze lody w Ninjago City. Więc zasługuje na swój niesamowity znak. Okej. Zbuduj szyld fabryki lodów. Okej. To budujemy. A, miam. Masz w podzięce. Zrób sobie z niego miseczkę na lody, czy co? No wiesz, to raczej nie przyda mi się. Znaczy, nie zrobię z tego miseczki sobie na lody. Ale dzięki, może się przyda. Dobra, okej, okay. Tutaj mamy jakąś postać u góry. Ale ona jest u góry, więc dobra, okej. Okay. Zaraz sobie wymyślimy, jak się tam dostać. Dobra, tutaj mamy wyścig. Idziemy teraz w tą stronę. Bo tutaj jest czerwony klocek i chciałbym go zdobyć. Jeśli się da, oczywiście. Jeśli mamy odpowiednią postać. Bo jeśli na przykład będzie tam potrzebny dynamit, no to niestety nie uda nam się, nie? Nic zdziałać. O, tutaj coś mamy. Czechamy. Okej. I teraz jeszcze tą stronę. No i pięknie. Jeszcze sobie pójdziemy tutaj na górę. Teraz tutaj. No i tutaj by nam się przydał duch. I tutaj by była postać zapewne. No ale nie mamy niestety w postaciach ducha. No nie, niestety nie mamy. Więc lipa. No, Lloyd, tylko mi tutaj nie spadnie, dobra? Dobra. I tutaj mamy... czerwony klocek. Okej. To teraz sobie weźmiemy Kaja. Znaczy, weźmiemy Kaja, Boże. Co ja mówię? Dobra. I co my tutaj mamy takiego? Nowy, starożytny zwój. Mistrzostwo prędkości. I co to jest? Co to jest? Że szybciej będziemy chodzić? Nie, czekajcie, bo ja nie wiem. Nie wiem, o co tu teraz chodzi. Dobra, okej. I gdzie teraz? Tam jest jakiś kolejny złoty klocek. Aha, to musimy iść gdzieś indziej. Znaczy tam, gdzie byliśmy, nie? Czyli tutaj. O. Tylko teraz sobie pójdziemy na prawo. I hopla, i hopla, i hopla. I co dalej? Co dalej, co dalej? Tutaj widziałem jakieś wrota, o właśnie. Dobra, używamy spinjitsu. I co my tutaj takiego mamy? O, to jest pytanie. Dobra, mamy jakąś postać. Mamy jakieś coś do zbudowania i mamy jakieś zadanko. No to najpierw sobie pójdziemy
po postać, pamiętam jak ją się robi. Trzeba tutaj zbudować jakąś armatę czy coś w tym stylu, żeby po prostu móc wysadzić te drzwi czy cokolwiek to jest. Dobra. Mam nadzieję, że w dobrą stronę idę. Bo tak szczerze to nie pamiętam, gdzie była ta armata. Dobra. Pomoże ktoś z głową na karku? Tak, tak, za chwilkę ci pomożemy. Ale, tutaj nie ma armaty. To gdzie ona była? Może tutaj? Gdzieś tutaj ona jest. Dobra, weźmiemy sobie już ten klocek. I teraz... Czekajcie, bo ja... Nie wiem... Znaczy, nie pamiętam, gdzie była ta armata. No chyba, że tam. Główka pracuje! Zaraz sobie sprawdzimy. Czy tutaj coś jest? Nie, nie ma nic. Okej, no to w takim razie idziemy na górę. Ale tam jest tylko ten kolorowy klocek, który daje monety, a ja mam już full monet, więc... Więc po co mi monety? Dobra. No chyba, że... Tutaj jest armata. Tak, tutaj jest armata. Czy cokolwiek to jest. I okej, i mamy... otwarte drzwi. Czy tam bramę, czy cokolwiek to jest. Znaczy, no. Dobra, i kogo my tu mamy? Mamy sprzedawca hot dogów. O, może być ciekawie. Zaraz sobie wypróbujemy tą postać. Więc... sprzedawca hot dogów. I co? Nie, no ketchupem i musztardą strzela. Ale mega. Dobra dusza? Jasne. Tu posąg dzielnego, inspirującego człowieka. Może go odbudujesz? Mistrzu? Okej, spoko. W sumie zgadzam się z tobą. Mistrzu to jest najmądrzejszy. No, nie licząc pierwszego mistrza z Pinjitsu. Dziękuję za wysiłek. No, zobaczcie. Piękny posąg. Dobra. Okej, gdzie teraz możemy sobie iść? No tamto... tamto potrzebujemy dynamit. No chyba, że ty masz jakiś dynamit, co? Gościu. Nie, nie masz. A może ktoś ma dynamit? A nie wiem. Nie. Nikt nie ma dynamitu. A szkoda. Dobra, teraz musimy sobie wybrać kogoś. Jakąś... rybkę. Dobra. Co się dzieje? Całkiem się posypałem. Poleciałem we wszystkie zakamarki. Możesz zebrać moje gnaty? Okej, spoko. Może ci pomogę. Powiedziałem może, bo jeśli będziemy mieli tam wysadzić, tam co jest właśnie ten do wysadzenia, to niestety nie zdobędziemy tego. Dobra, tutaj mamy jakąś kość. Tam mamy coś kolejnego. O, piękny skok. Dobra. Co? Gdzie ona jest? Aha, tam. Dobra. I kolejna...
Byłem tam, tam nic nie ma. Jak... Ale to było epickie, słuchajcie. Aha, tutaj coś jest, dobra. No i teraz możemy temu panu to zanieść. Panu szkieletowi. Dobra. Tylko kosy już brak. To jeszcze kosy mam ci przynieść? Aha, dobra. Myślałem, że jeszcze, słuchajcie, mam kosy mu przynieść. Dobra, okej, to słuchajcie, więc w takim razie do każdej lokacji będziemy musieli się wracać. I to jest niestety uciążliwe. Bo w sumie mogłem najpierw sobie zrobić te dodża, a potem mogłem sobie tutaj, wiecie, to wszystko zdobywać. No ale niestety już zacząłem tak, no to już będę się tego trzymać, nie? Dobra, tam jest postać, ale tam nam się przyda duch. Więc tam nic nie zdziałamy. No to teraz możemy iść po tej stronie sobie. Tam mamy klocek, więc od razu się tam udam. O, mamy klocek. Kolejny klocek jest gdzieś... Tutaj? Aha, dobra, widzę. Tylko nie wiem, czy o to tu chodziło. Tak, dobra. O to tu chodziło. Na całe szczęście pamiętam niektóre rzeczy, jak zdobyć. Dobra, kolejny klocek jest tutaj, na dole. Jesteśmy już tutaj. I okej. I mamy tutaj jakiś klocek. Aha, a tutaj by nam się przydał wąż, a nie mamy żadnego węża, nie? Niestety, nie mamy węża. To nic, tutaj nie zdziałamy. Tutaj u góry mamy jakąś postać. Dobra. Tylko jak tam wejść? No ale zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj mamy jakieś zadanko, to sobie zrobimy. Co się stało? Jako fani zielonego ninja doprowadziliśmy do perfekcji sztukę chowania się. Aha. Nie znajdziesz mojej ekipy, bo za dobrze się pochowali. Jasne. Nie znajdę, mówisz? Ale i tak znajdę. Bez problemu. Znaczy, może gdybym nie miał tych strzałek pozaznaczanych, to może by był jakiś problem, ale tak? Tak, to żadnego problemu nie ma. Żeby tutaj znaleźć ich. Dobra, okej. Aha, dobra, bo tutaj mamy ten złoty klocek. Dobra. Mówię, nie wierzę. Wszyscy znalezieni. Proszę, należy ci się. No, a widzisz? Mówiłem, że znajdę. Dobra. I teraz możemy sobie poskakać tutaj. Aha, dobra. Dobra, już wiem, jak tam iść. Po tą postać. Wszystko jasne. Wszystko jasne, ale... Aha, dobra. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Rekinia armia. I zapewne jak ich pokonamy, to dostaniemy złoty klocek, tak? O. Dobra, pięknie. No i zdobyliśmy złoty klocek dzięki temu. U góry mamy jakiś złoty klocek. Ale najpierw to ja sobie pójdę po postać, żeby przypadkiem nie zapomnieć, którędy by tutaj się dostać po nią. Na szczęście tutaj też są ściana dla ninja.
Albo dla łotów do biegania. Dobra. No i tak. Teraz musimy się przedostać tutaj. Teraz tutaj. Teraz tutaj. Teraz musimy sobie obrócić kamerę. I żeby tylko nie spaść. Okej. Mamy klocek. I tutaj mamy postać. Wystarczy to zniszczyć. Okej. I teraz możemy sobie wskoczyć na baloniki. I w taki oto sposób zdobyliśmy postać. I kogo my tu mamy? Mamy Jaya Liceum. O, fajnie. Dobra. Jeszcze tylko Zeyna nam brakuje z liceum. Więc sobie go wybierzemy. Naszego Jaya. I... Dobra, i tam nic nie zdziałamy, bo tam nie mamy wężona. Więc idziemy dalej w takim razie. Dobra. I którędy by się dostać najlepiej? No chyba tamtędy, co? Tak sobie myślę. Dobra. A poczekajcie chwilkę, bo jak tutaj się dostaniemy, to... Aha. Dobra, nieważne. Więc w takim razie... Czy mamy coś tutaj do zrobienia? Nie, tutaj nic nie mamy do zrobienia. Ale... Moment. O, dobrze pamiętałem. Dobra. Teraz możemy się przedostać wyżej. I tutaj. I teraz tutaj. No i tutaj mamy postać. Wystarczy to zbudować, znaczy zniszczyć i zbudować. Dobra, teraz weźmiemy sobie Kaya. Dobra. Okej. By mi się nie chciało, słuchajcie, tutaj przychodzić tą postacią. I kogo my tu mamy? Jaya klasycznego, czyli JZX. Genialne stroje. Przegenialne stroje, więc zaraz sobie weźmiemy. Tylko szkoda, że broń tutaj się nie zmienia. Bo na przykład w serialu, czy tam w kreskówce, Jay ma taką jakby nunchaku, nie? Nunchaku ma. No właśnie. Więc dobra, teraz byśmy musieli zejść nieco niżej, żeby dostać ten złoty klocek, znaczy żeby zdobyć ten złoty klocek. I złoty klocek chyba jest tutaj. I co teraz? Możemy to jakoś zniszczyć czy coś? Tak. Dobra. I co my tutaj takiego mamy? Że co? Że jak? Aha. Dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Skok. Do... Nie. Jay, spokojnie, spokojnie. Tylko spokój nas uratuje. Dobra. Dobra. To będzie troszkę trudne, słuchajcie. Ale nie do wykonania. Znaczy... Nie do wykonania. O. W taki sposób chciałem to powiedzieć. Okej, udało się?
Co? Poczekajcie, bo mi pokazuje, że klocek jest gdzieś, nie wiem po jakiej stronie, czy tutaj, czy tutaj. Dobra, zaryzykuję. Aha, i zaryzykowałem, dobra. A poczekajcie, bo tam coś było. Nie no. Kamera, proszę, tutaj współpracuj. Ja nie mam się tam dostać. Chyba, że tak. Czekajcie. Zaraz sobie sprawdzimy, jak zdobyć ten klocek. Nie, nie, nie. Nie tutaj.